Witajcie kochani, powiem jak Marcin, za mną zresztą też Marcin. Pomyślałem sobie, że chłopaczyna poruszył fajny temat i jakby kontynuując jego przemyślenia, dorzucę jakieś swoje przemyślenia na ten temat. O czym mowa? Mowa o tym, że właśnie on tam nazywa to jakby startą tożsamości konsol, że to wszystko nam wymieszali i szczerze podzielam jego tutaj opinię na ten temat ponieważ no, chłop mówi jak jest, tak? Wszystko fajnie wyglądało w czasach PlayStation 3, Xboxa 360, to znaczy fajnie. To już wtedy się zaczęło, ale nie widzieliśmy jak jeszcze dla nas jest to niebezpieczne, czyli karmienie nas tymi gdzie gra lepiej wygląda, gdzie, gdzie chodzi, jakby to jeszcze zaostrzyło te podziały między graczami i te wojny konsolowe bo na tej platformie gra działa lepiej, a na tej platformie działa gorzej. W czasach 360 i PS3, no to 360 lepiej sobie radziła z tymi grami multiplatformowymi, a ekskluzywy, no i na jednej i na drugiej konsoli uważam, że wyglądały imponująco, aczkolwiek na trójce te ekskluzywy wyglądały ładniej. Po prostu kwestia tego, że deweloperzy zdolniejsze bestie. Hmm, chyba, był, chyba zdolniejsi, Aczkolwiek no na 360 też niektóre gierki PGR czy Gearse właśnie, no to też wszystko pięknie, fajnie wyglądało. No ale do czego dążę? No idziemy do tego właśnie tematu, tego porównywania, to wszystko jak się zaczęło. Zresztą my też z Tomkiem też się daliśmy w to wkręcić w czasach Xbox One X i PlayStation 4 Pro, gdzie to też jakby w czasach czwórki i One'a, czwórka zdecydowanie przeważała technicznie pod względem tych gier multiplatformowych. No ale do momentu aż wyszedł Xbox One i PlayStation 4 Pro, gdzie to znowu pałeczka się troszeczkę zamieniła i wtedy naprawdę na Xbox One te gry fajnie wyglądały i może jeszcze jakoś nie miałbym nic do tego, gdyby w tych dużych porównaniach, jest kilka kanałów, wszyscy dobrze wszystkie znacie, Elite Beats i właśnie Digital Foundry, jest jeszcze parę innych tam, którzy fajne te porównania robią, cycu, nie cycu, no i tutaj jest pytanie, Dlaczego oni do tych naszych porównań, po co, co ma to na celu, pokazują nam, jak ta gra działa na komputerze? Za naprawdę grube pieniądze. Jak to jest? Po co nam to w ogóle pokazywać? Przecież logiczne, że skoro kupiliśmy konsolę, która kosztowała jakąś kwotę, no to adekwatnie do wydanej kwoty na ten sprzęt dostajemy możliwości, jakie konsola oferuje. Nie można porównać komputera, w którego, jeżeli widzimy, że no dls -y, rozdzielczość, śmery, bariery, loadingi, no to wszystko lepiej działa, lepiej wygląda, no ale tam jest sam procesor, czasami nawet nie GPU, ale CPU, droższy niż cała konsola, którą kupujemy. Więc po co nas, graczy konsolowych, wrzucili do tego worka z PC-tami i pokazują nam, hej, zobacz, na tym, na tym PC -cie to gra działa tak i tak, a konsola no to jest taka i taka. No i to nakręca właśnie spirale tych, że ojej, no za słabe te konsole, no musimy mieć wersję Pro, no bo co to jest? No, no ja uważam, że za bardzo takie filmiki nasze jakby oczekiwania e, pobudzają. Ty naoglądasz się tych filmików, ja naoglądam się tych filmików i później do wygier na konsoli oczekujesz 4K 60-klatek, najlepiej jeszcze z RT, gdzie wiemy, że te sprzęty, jak już mają te 60-klatek, to zapomnijmy o tym 4K. Poza tym ja zawsze posłużam, posłużę się danymi, z których wynika, że posiadacze grający na komputerach to tak naprawdę zdecydowana większość ogrywa gry Full HD, a bustuje klatki ale nas jakoś na siłę nam chcą pokazać, tak jakby świat wyglądał, że każdy gracz pecetowy to ma kompa za naprawdę niemałe pieniądze i wszyscy grają w 4K w 60 kartkach. Być może, na pewno część graczy takich jest, ale zdecydowana większość gra nawet w niższej rozdzielczości niż my konsolowcy, którzy wydaliśmy na konsole 2,5 tysiąca, a nie na komputer, który wydaliśmy 6 czy 8 tysięcy. Więc to pobudza nasze oczekiwania względem tych konsol, Pokazuje nam, że zaraz, zaraz, no ale to, to naprawdę na komputerze tyle można mieć, a tu na konsoli nie ma. Nie, no do tego sensu potrzebne są wersje Pro. No i tu się kolejna, słuchajcie, spirala napędza. Czy naprawdę chcemy, tak jak Marcin mówi, żeby, nam, żeby nas nauczyli do cyklu co 3 lata nowa konsola? Ja wiem, że są ludzie, którzy mają pieniędzy tyle, że dla niego to tam nie jest problem, raz na 3 lata wydać na sprzęt 3-4 tysiące, czy chociażby kartę graficzną sobie zaupgrade'ować. No bo nowa gra i już nie ma 60 klatek. Ale czy my konsolowcy naprawdę, tak jak Marcin mówi, chcemy tego? Czy nam to jest potrzebne? Tym bardziej, że te konsole jakby bardzo długo się rozkręcają i tak naprawdę jeszcze nie wiemy na co je stać. A już byśmy chcieli, już się czyta w internecie, dawajcie Pro, bo tutaj w tych dużych grach to już się skończy na 30 klatkach i, i, i tyle. Myślę, że nie skończy się. Będą tą rozdzielczość nam cisnąć i będzie też 60 klatek. E, e, ale no, pamiętajcie, kochani, że naprawdę ten sprzęt kosztuje tyle i tyle. To mamy. I jak to się mówi, z tego się trzeba cieszyć. I uważam, że te porównania, to jak ta sama gra wygląda na komputerze za grube pieniądze, nie ma najmniejszego sensu. Chociaż. Dla nas nie ma najmniejszego sensu, dla mnie nie ma najmniejszego sensu, ale może pr i ta cała media i to wszystko specjalnie nas w to pakują, w nas te, te rzeczy, żebyśmy właśnie chcieli tego, żebyśmy się nakręcali, żeby, dobra, kupujemy kolejne karty, dawać te mocniejsze konsole, a tym pewnie, co robią te mocniejsze konsole i te karty, no to nie zgadnijcie, ale w to im graj, tak? Tylko tutaj się pojawia kolejna sprawa, o której Marcin też, którą Marcin też poruszył, czyli co będzie, jak Tajwan, który tam naprawdę jest jakby tam, on wspomina chyba o 34-5% światowego jakby tworzenia tych podzespołów, półprzewodników, no coś się stanie, gdzie naprawdę tam teraz, no jakieś zagrożenie jest, i wszystko, słuchajcie, już świat nam nieraz pokazał, że teraz wojna na Ukrainie, COVID. I już się trochę te ceny tych półprzewodników posypały. A co będzie jak wybuchnie jakaś kolejna światowa, e, światowy temat i znowu się to może spindolić. Więc e, i znowu, a to ceny pójdą w górę i znowu będą żerować na nas, na naszej chęci posiadania i tego, żeby mieć wszystko co najlepsze, jeżeli tylko jest, jest nas na to stać, a czasami nawet nie jest na to, nas na to stać. Ale po prostu chęć posiadania jest tak ogromna, że zrobimy bardzo dużo, żeby tą rzecz mieć. Więc yy, mam nadzieję, że to się wszystko uspokoi. Nadzieję matką głupich. Bo niestety machina już ruszyła. Eee, też czytamy dużo właśnie plotek na temat PlayStation 5. Dopakowanego, nie będę go nazywał probo, jeszcze nie wiemy, ale jakby mocniejsze PS5. Już nawet dane techniczne wypłynęły. Phil Spencer mówi nie, nie, nie. Daliśmy deweloperom Xboxa i niech z niego wyciągają siódme soki. Na razie nie jesteśmy zainteresowani mocniejszą konsolą. I tutaj bardziej do mnie trafia właśnie, z... chciałbym, żeby Jim Ryan też przyszedł i jakby to wyjaśnił i powiedział, tak, Phil Spencer dobrze mówi, my też na razie o takich rzeczach nie myślimy. Cieszę się z tego, co macie, bo jeszcze nic tak naprawdę nie widzieliśmy, te konsole się rozkręcają. A na PC ta zostawmy jakby w osobnym, w osobnym, w osobnym, w osobnym miejscu. Bo no nie należy porównywać rzeczy, to tak jakbyśmy słuchajcie porównywali, że no słuchajcie, ja kupiłem sobie samochód za 10 tysięcy, no a sąsiad ma samochód za 100 tysięcy. No i co ja mam tu, co tu porównywać? No chyba logiczne, że skoro na coś wydał więcej pieniędzy, no to raczej kupił lepszy samochód, tak? Chyba, że przepłacił. No to tego nie wiemy, tak? Ale no tutaj, jakby, postawmy sprawę jasno. Nie dziwmy się, że na PC coś lepiej działa. Skoro kosztuje to więcej, można to zmienić, można to wydać. Tam zawsze będzie lepiej, przynajmniej pod względem rozdzielczości, tekstur i RT. A na konsoli mamy co mamy, z tego się cieszymy. Ja na wersję Pro, słuchajcie, nie czekam. Ale też nie wykluczam, że jakby się taka konsola pokazała i w zależności ile by kosztowało, co by potrafiła, że nie rozważałbym ewentualnie wymiany takiego sprzętu. No bo wiadomo, człowiek zawsze chce też, tak jak wam wcześniej wspomniałem, no, jeżeli jest możliwość mieć coś lepszego, zapowiedzmy niewielką dopłatą, to why not? No ale teraz właśnie w, 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 wpadamy tą spiralę, bo człowiek mówi, że nie chce, nie, 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 no ale pewnie jak wyjdzie, to i tak się kupi, bo to się tak zawsze kończy. Więc miejmy nadzieję, że nie będą nas kusić i nic nie zrobią, tylko dadzą nam się cieszyć tymi konsolami takimi, jakie są, a przynajmniej jeszcze przez parę ładnych lat. To tyle kochani, wszystko. W sumie Marcin tak to wszystko ładnie opowiedział, że ja tylko mogłem tak wtrącić jakieś te swoje małe przemyślenia. I tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.